najdroższa córko. Patrzyłem, jak dorastasz. Z ciekawskiego dziecka wyrosłaś na niezwykłą dziewczynę. Moi drodzy, dziś w nocy mieliśmy przyjemność zobaczyć pierwszy filmowy zwiastun nowej nadchodzącej gry naszego rodzimego studia CD Projekt Red, czyli Wiedźmina 4. Oczywiście nie zobaczyliśmy gameplayu, ale pięknie wyreżyserowany zwiastun filmowy i przy okazji dowiedzieliśmy się, że główną bohaterką, protagonistką nowej części będzie nikt inny, a Ciri. Przebacz mi, córko. Nie miałem innego wyjścia. Będę tą, która przyniesie zbawienie. Wiedźmin? Wiedźmin! Od kogo mieszek wziąłeś? Nie, nie możesz! Tak każe zwyczaj. Została wybranką, wybranką bogów! Nie! To wasz wybór! Naturalnie w roli Ciri powraca Anna Cieślak. Uciekaj, już! Nie! Muszę ich uratować! Ocalić moją wioskę! Ocal siebie! Biegiem! Do domu! Do ojca! Już! Ciekawą rzeczą jest także to, że w trakcie zwiastuna zauważamy pewne detale. Ciri na ten przykład używa eliksirów i znaków. Czy to oznacza, że przeszła próbę traw? Twórcy niejednokrotnie podkreślali, że sagę Geralta zamknęli wraz z trójką, a Sebastian Kalemba, reżyser głównej gry, z radością podkreśla, jak dobrze jest wypowiedzieć wreszcie słowa, że rozpoczynają nową wiedźmińską sagę. I tym razem to właśnie Ciri będzie sercem owej historii. Nie! My tylko tego chcieli, by poszła we mgłę, dołączyć do bogów! Bogów! Tu nie ma żadnych bogów!
To są tylko potwory. Od dawna chcieli, żeby to właśnie ona była protagonistą w Wiedźminie 4. Wydało im się to naturalnym wyborem i czuli, że ona jako postać na to zasługuje. Najdroższa córko, patrzyłem jak dorastasz. Z ciekawskiego dziecka wyrosłaś na niezwykłą dziewczynę. Pełną wdzięku, mądrości i dobroci. To niespokojne czasy nas kształtują. Nie. Lecz przeciwności losu i to, jak stawiamy im czoła. Masz złote serce i hard ducha, by przetrwać największe wyzwania. Kochana, najdroższa, nastał dzień, w którym wypełnisz swoje przeznaczenie. Tym samym chcą właśnie pokazać, jak wygląda ścieżka zostania Wiedźminem, dzięki czemu będzie nam dane widzieć Ciri i całą jej podróż podczas tego, gdy kroczy właśnie na ścieżce do zostania wybitną łowczynią potworów. Zwiastun doskonale pokazuje, jak niezero-jedynkowy jest ten świat, jak chęcznia dobra czy niesienia pomocy może kończyć się drastycznie w wyniku tego, jak uprzedzone i tępe są ludy zamieszkujące ten świat. Przebacz mi, córko. Nie miałem innego wyjścia. Będę tą, która przyniesie zbawienie. Jak głęboko zakorzenione są wiara i zabobony, jak ufundamentowane w strachu są. Wiedźmin? Wiedźmin! Od kogo mnie się wziąłeś? Nie, nie możesz! Tak każe zwyczaj! Została wybranką! Wybranką Bogu! Nie! To wasz wybór! Ja osobiście jestem ciekaw, jak będzie wyglądać granie adoptowaną córką Geralta, bowiem trzeba przyznać, że byłem ciekaw, czy pójdą w tę stronę, czy może stronę budowania, tak jak w Cyberpunku, własnej postaci na nowo. W tym wypadku widzimy, jak Ciri radzi sobie, przejmując kontrakt w oddalonej od wszystkich wiosce, terroryzowanej od dziesięcioleci przez potwora wymagającego ofiar z ludzi. Zwiastun podkreśla, jak perspektywa ukazuje Ciri w tej roli. I ukazuje ją nie tyle w roli Wiedźmina, którego poproszono o pomoc, ale kogoś obcego, przyjezdnej, niechcianej tam, niemile widzianej. Osobie, której zupełnie się nie ufa, w obawie o to, że zaburzy naturalny porządek tego miejsca. Wracaj do wioski. Uciekaj, już. Nie! Muszę ich uratować, ocalić moją wioskę. Ocal siebie! Biegiem! Do domu! Do ojca! Już! Porządek, który opierał się na strachu, ofiarach i wierzeniu, że dzięki temu tylko wioska wciąż trwa. Miejscowo odsyłają jedną z córek, młodą dziewczynę, żeby złożyć ją w rytualnej ofierze, natomiast Ciri interweniuje, chce zarówno ocalić dziewczynę, jak i zgładzić potwora, który odbiera regularnie życie mieszkańcom. Oczywiście zderza się ze ścianą, widząc, jak zabobonni są mieszkańcy tejże wioski. Tym samym uczy się niczym Geralt, że zabijanie potworów i same potwory ukazują się pod różnymi postaciami. Zwiastun zbudowany jest na Unreal Engine 5 i ponieważ używa on tej samej technologii, którą wykorzystano do stworzenia samego Wiedźmina 4, ba, używa asetów i modeli z samej gry, jak twierdzą twórcy, możemy zastanowić się nad tym, do jakiego nowego poziomu imersji i doświadczenia aspiruje Wiedźmin 4. Oczywiście zwiastun jest efektem współpracy CD Projekt Red oraz Platinum Image, którzy już niejednokrotnie pracowali chociażby nad animacjami otwierającymi poprzednie części serii. Cóż, wiemy, że Wiedźmin 4 będzie nie tylko najładniejszą, ale też najbardziej imersyjną i ambitną grą w serii. Będzie większy od Wiedźmina 3 i wydaje mi się, że ambicje sprawią, że twórcy zechcą, żeby był znowu RPG-iem, który być może zredefiniuje ten gatunek. Nie ukrywam, trzymam mocno kciuki za naszą rodzimą ekipę, bo to, jak bardzo rozwinęli chociażby Cyberpunka do poziomu absolutnie genialnej gry, to jak ponadczasowy i jakościowo rewolucyjny był Wiedźmin 3, utwierdza mnie w przekonaniu, że Wiedźmin 4 staje się jedną z tych premier, których doczekać się zwyczajnie. Nie mogę. Ach, no i oczywiste. Wydaje mi się, że skoro główną bohaterką jest nikt inny, a Ciri, to możemy śmiało liczyć na powrót Geralta. Myślę, że na pewno pojawi się on przynajmniej jako cameo, jako taki gościnny występ i będzie miał swoją mniejszą lub większą, kto wie, rolę w całej historii. W końcu był na tyle istotną postacią dla naszej nowej bohaterki, że myślę, że chociaż na chwilkę
pojawi nam się w trakcie tej historii. Wydaje mi się także, że możemy jasno powiedzieć, że pojawi się także Yennefer z prostego względu. Wydaje mi się, że Yennefer, tak chyba zresztą było w historii, będzie uczyć magii. Widzimy także, że Ciri wygląda starzej niż Wiedźminie 3. Wygląda jakby była po 30, więc wydaje mi się, że możemy śmiało uznać, że akcja dzieje się tak około 10 lat po trójce. W kanonicznym zakończeniu gry nie widzieliśmy, żeby Ciri używała magii krwi po końcowej bitwie. Czy można więc uznać, że straciła te moce? A, swoją drogą obstawiamy. Myślicie, że koń Ciri będzie nazywał się Kelpie? Właściwie klacz, ale myślę, że śmiało możemy postawić na to. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się podoba. Dajcie mi znać, co sądzicie o zwiastunie, jakie są wasze wrażenia i zapraszam serdecznie do dyskusji. Pamiętajcie proszę o kciuków w górę, subskrypcji, dzwoneczków, wtedy żaden film was nie minie. A ode mnie w tym odcinku to tyle. To są tylko potwory. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu Patronus Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.